Dzień dobry, drogi lwie. Ja z tej strony Michalina, kreatywna intuicja Tarot i Coaching. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Zapraszam na Twoje wiadomości. Dzisiaj takie trzy karty dla Ciebie. Pierwsza karta mówi: wyobraź sobie, czego pragniesz, ale uwolnij się z kajdan osiągania celów. I druga karta mówi: celebruj wszystkie swoje realizacje, sukcesy i osiągnięcia. I karta, która im towarzyszy, to pióro. I to, co ja z tych kart wyczytuję dla Ciebie, a propos tych celów. Życie bez narzucania sobie celów jest niesamowicie wyzwalające. Tak? I wcale nie oznacza, że przestaje się zmierzać do przodu i osiągać sukcesy. Tylko oznacza po prostu wyeliminowanie celów jako ograniczeń. Tak? Oznacza taką swobodę przemieszczania się przez życie z akceptacją, że prawdopodobnie odkryjesz przez to jakieś nieznane terytoria i być może doświadczysz jakichś zaskakujących zdarzeń. Takie życie bez narzucania sobie celów oznacza, że nie ustala się celów na dany rok, na dany miesiąc, na dany dzień. Jakby nie fiksuje się na punkcie śledzenia postępów i nie popada się przez to w obsesję i skrajności, tylko po prostu robi się to, co chce się osiągnąć. Tak? Po prostu, jeżeli dążysz do czegoś lub pracujesz nad czymś z pasją, to po prostu to robisz. I to, że nie dzielisz tego na rozpisane kroki, nie znaczy, że nie działasz. Nadal możesz tworzyć, realizować się, możesz zmierzać do wymarzonego rezultatu, ale bez presji wypełniania celów. Okay? I wbrew pozorom osiągnąć można wtedy nawet więcej, bo w założeniu takiego życia bez celów zawsze robimy coś, w co wkładamy pasję i entuzjazm i daje nam to zawsze radość, przyjemność, tak? Ponieważ teoretycznie nie wiadomo jakby dokąd się dotrze, skoro nie zakłada się żadnego celu, to otwieramy się wtedy na miejsca czy rezultaty jakieś zaskakujące czy nieplanowane. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, taki przykład, że chcesz zmienić pracę. Na przykład, tak? Chcesz iść wyżej, czy wewnątrz swojej firmy, czy poza nią, to nie ma znaczenia. I czy jest sens na przykład narzucać sobie taki cel, że w ciągu 12 miesięcy zmienię stanowisko? Chyba nie, bo wiele czynników niezależnych od Ciebie, od Twoich umiejętności, od doświadczenia może stanąć Ci na drodze, tak? A niewypełnienie takiego celu może niestety być powodem frustracji, smutku czy zwątpienia w siebie, mimo że to coś było niezależne od Ciebie. Zamiast tego po prostu to rób. Po prostu rób swoje, będąc otwartym na zmianę. Miej oczy otwarte na oferty, tak? Zaktualizuj swoje CV. Nie wiem, załóż profil na odpowiednim portalu. Aplikuj, jeśli nadarzy się jakaś ciekawa i warta Twojej uwagi oferta. Czyli nadal w ten sposób dążysz do zmiany, ale nie robisz tego pod presją. Okay? Oczywiście tutaj sytuacje związane z pracą są różne, bo ktoś może musieć zmienić pracę natychmiast. Jakby mój przykład nie będzie pasował do każdej sytuacji, bo mówimy o sytuacjach, w których ta zmiana pracy jest marzeniem czy aspiracją, a nie niespodziewaną potrzebą czy nagłą potrzebą. Tak? I oczywiście każdy powinien znaleźć swój sposób, taki swój złoty środek, bo niektórym zmierzanie do przodu zgodnie z jakimś planem do celu pomaga, tak? Pomaga, bo nadaje strukturę i daje poczucie pewności, więc tutaj najważniejsze jest znalezienie swojego złotego środka. Ale to, co jest kluczem, to nie tracić z oczu wizji tego, czego się pragnie i nie zniewalać się jakimiś takimi warunkami do wypełnienia. Zamiast tego cieszyć się każdym sukcesem. Czyli wyobraź sobie, czego pragniesz. Moc wizualizacji jest ogromna, tak? Wizualizacja to akt wizualizacji czegoś lub kogoś, tworzenie obrazu tego czegoś lub kogoś w naszym umyśle. I wizualizacja to prawie jak patrzenie przez obiektyw. Tym obiektywem w tym wypadku jest nieświadomość, jest nasza wyobraźnia, tak? Nasze najgłębsze pragnienia. I widzenie, tworzenie tego obrazu i widzenie go wewnętrznym okiem. Tak? I taki słynny cytat bodajże Muhammada Ali mówi: jeśli mój umysł może to wymyślić, a moje serce może w to uwierzyć, to wtedy mogę to osiągnąć, tak? I wyczytałam też swojego czasu w internecie, że
Przeróżne badania jakby wykazały, że wyobrażanie sobie różnych rzeczy może nawet fizycznie wpłynąć na nasze ciało. No nie wiem, na ile jest z tym prawdy. Tak jak mówię, znalazłam to w internecie, ale na przykład wyobrażenie sobie ćwiczenia niektórych części ciała podobno potrafi trenować mięśnie prawie tak samo jak faktyczny ruch. No nie wiem, brzmi super, zwłaszcza dla tych, którzy nieustannie próbują pracować nad swoim ciałem, tak? Ale kluczem tutaj jest to, że nasz umysł jest naprawdę niesamowicie potężny. Więc pamiętaj, że w twoim umyśle możesz tworzyć obrazy swoich marzeń i swoich celi, tak? I w ten sposób tworzysz konkretny obraz tego, gdzie i jak widzisz siebie i swoje życie, a w związku z tym tworzysz właściwy sposób myślenia. Bo to, co jest istotne i to, co jest prawdziwe tutaj jak najbardziej, to to, że nasz mózg nie odróżnia prawdziwych działań od działań wyobrażonych. Więc kiedy wyobrażasz sobie, że jesteś zaangażowany w jakąś aktywność, to mózg tworzy odpowiednie ścieżki neuronowe w związku z tym. Tak? Więc mózg uważa, że faktycznie wykonujesz tę konkretną czynność, czy posiadasz to coś konkretnego. Więc to jest trochę taka sztuczka mentalna na naszym własnym umyśle, która przynosi prawdziwe, namacalne efekty. Tak? I oczywiście ten cel czy marzenie nie spełni się, kiedy wyobrazimy go sobie raz czy dwa, bo to nie działa tak, że zamykam oczy, myślę o czymś i budzę się rano i to już tam jest na przykład. No nie do końca, chociaż może jeżeli ktoś tak wyspecjalizował się i taką ma moc wizualizacji, być może. Natomiast no, zazwyczaj to jednak wymaga trochę też czasu i zaangażowania, tak? Ale wyobrażenie sobie tego to pierwszy krok. Dalej idąc nawet za tym cytatem Muhammada Ali, tak? Potrzebne jest uwierzenie w to. Czyli mając te dwa składniki, wizję i wiarę, możesz osiągnąć czy stworzyć wszystko, czego pragniesz. To, co ważne, celebruj osiągnięcia, zwłaszcza te najmniejsze, bo świętowanie małych zwycięstw wywołuje poczucie dumy i szczęścia, a to z kolei pomaga kontynuować pracę nad kolejnymi małymi krokami, a ostatecznie nad spełnieniem większego marzenia, tak? Łatwo jest świętować te duże zwycięstwa, ale często między nimi, między takimi dużymi osiągnięciami, mogą być dosyć długie okresy czasu. Wielkie sukcesy nie zdarzają się z dnia na dzień, tak? Po drodze jest wiele małych kroków, więc jeżeli nie poświęcisz czasu na docenienie małych osiągnięć, to może to mieć negatywny wpływ na twoją motywację, na twoją postawę, na twoje długoterminowe zaangażowanie. A bez motywacji kontynuowanie pracy nad wielkim marzeniem będzie po prostu niemożliwe. Tak? I to pióro, które się tutaj pojawia i towarzyszy twoim kartom, przede wszystkim nieodłącznie kojarzy mi się z ptakami, czyli z wolnością, tak? Z lekkością, z wznoszeniem się. I to nie tylko fizycznie, ale także w takim sensie psychicznym czy duchowym. Ptaki symbolizują wolność, wolność od ograniczeń i od strachu. Tak? W piórach czy w puchu jest miękko, jest wygodnie, jest ciepło. Dopiero zachęca cię właśnie do takiej lotności. Być może niektórych z was też do pisania, do spisania twoich marzeń, czy tych pragnień, czy tych celi, tak? Pisanie czy opisanie ich to również może być forma wizualizacji. Ponadto jakby przelanie czegoś na papier nadaje mu fizyczną formę, bo kiedy przelejesz myśl czy pomysł na papier, to jest pierwsza forma, w której ta myśl się materializuje. Więc to pióro mówi, uwolnij swój umysł, uwolnij swoją wyobraźnię. Pozwól sobie wznieść się ponad chmury strachu, ponad chmury niepewności, ponad ograniczenia i obawy i wznieść się w krainę wolności, kreatywności, jakiejś takiej wolnej ekspresji. Pozwól sobie odlecieć, takie stwierdzenie przyszło mi do głowy, od tego, co przyziemne i eksplorować twoje najgłębsze pragnienia. To jest powtarzający się motyw w tych czytaniach, które teraz nagrywam, a nagrywam zawsze od razu wszystkie znaki, jeden po drugim, to właśnie takie podążanie za marzeniami i płynięcie z nurtem życia, a nie przeciwko niemu. To jest motyw, który się przejawia praktycznie chyba we wszystkich znakach. Tak jak mówiłam, ptaki są symbolem wolności, ale też nieskończonych możliwości, bo mamy takie wyrażenie, wolny jak ptak, tak? I to najlepiej to oddaje. Więc pozwól sobie rozwinąć skrzydła.
Możesz do tego również użyć wizualizacji, tak? Na przykład wyobraź sobie, że szybujesz ponad wszelkimi ograniczeniami i zobacz, co widzisz z lotu ptaka, jaka przestrzeń w ten sposób odkrywa się przed tobą. I tutaj to zostawię. Pamiętaj, żeby zawsze interpretować te wiadomości tak, jak podpowiada ci twoja intuicja, tak jak dyktuje ci twoje serce. Szukaj tu twoich znaczeń, to ty wiesz, co jest teraz w centrum twojej uwagi, na czym się skupiasz, w jakiej jesteś sytuacji, więc to ty doskonale wiesz, jak te wiadomości zinterpretować. Ja mam nadzieję, że one dostarczyły ci inspiracji i jeżeli tak było, to zachęcam cię do subskrypcji kanału, zachęcam do zostawienia lajka, komentarza, z góry za nie dziękuję i proszę dbaj o siebie. Do zobaczenia niedługo.